Siemanko, jestem Lucek, to jest driver San Francisco i wow, wiecie co, przed chwilą kupiłem sobie nowy garaż. O, tutaj jest ten nowy garaż, to też nie mogę padem ruszać, what the hell. What, gdzie jest mój samochód? Tutaj. What? Czemu ja się ruszam? Kamera, o właśnie, kupiłem sobie korwetę Z06. Wow, to jest korweta policyjna. Kupiłem sobie korwetę Z06, co to? Samochód policyjny, ej, co? Jakie nowe wozy tu są, my god. Korweta Z06 do driftu. Podriftujemy ją od razu na początku odcinka, jak fajnie. Zobaczcie, jak to pięknie lata bokiem. Ona jest jeszcze specjalnie przygotowana do tego driftowania, to jest wspaniałe. Kosztowała mnie 100 tysięcy tych takich kredytów, wiecie, tych takich willpower points. Ktoś tu się z was pytał, jak wygląda tuningowanie w tej grze. Powiem ci, że w ogóle nie wygląda. Nie można tu tuningować samochodów, ani nawet zmieniać ich kolorów. Gdy kupimy sobie samochód, nie mamy do wyboru jakiegoś tam koloru konkretnego, tylko po prostu za każdym razem, jak sobie go wybieramy już z naszego garażu, powiedzmy, wcześniej kupionego garażu, to... Wow, co to pojechało? To mamy losowy jakiś tam kolor tego auta i tyle, tak? Zaraz, wydawało mi się, że tutaj jest jakaś bardziej oddalona kamera jeszcze, ale widocznie pomyliło mi się coś. Jest tu, w tym driverze, takie jedno fajne miejsce, gdzie można zajebiście driftować. I myślę, że tam sobie dojedziemy, tylko to jest strasznie daleko. Więc może wolałbym... Kurde, nie mam już w ogóle kasy. Zostało mi jakieś 45 tysięcy, a nie, 50, już nabiłem sobie, fajnie. I nie mogę kupić chyba, albo w sumie... Ile te warsztaty? Niedużo one kosztują te garaże. No to chyba mógłbym sobie zresztą kupić. Bo właściwie to mogę wam pokazać. Odkryłem... Au! Całe to nowe terytorium. Za mostem, tak? Bo wcześniej miałem tylko odkrytą tą przestrzeń przed mostem, a teraz mam tutaj. I tu, moi drodzy, w jedynym miejscu jest naprawdę taki fajny plac do driftowania. Tak jakby specjalnie pod drift zrobiony, nie? To nie tu. To jest jakieś takie wąskie coś. O! Chwila. To jest... To jeszcze nie to chyba. Tu już są samochody. Ale gdzieś tu jest to ukryte, ja wam mówię. Bo tu są takie szutrowe te drogi. Tutaj jest to... Chwileczka. Dobra, wiecie co? Tu mamy misję. To sobie od razu zrobimy misję. Myk. Mówcie, logo! Jenna, I really like you, you know? And I was hoping you liked me for more than my car and stuff. Charlie, wow. You win this race? Ale to są fajne auta. Porszawki, zobaczcie. I've never asked for anything before. Dobra. Czy to jest Murcielago? Murcielago. Lamborghini Murcielago. No to lecimy. Czy to jest wyścig drużynowy? Nie. O! Wow, wow. Pomyliło mi się coś, ja chciałem wcisnąć ręczny. Ale dobra. Co to za jakaś głupia babka? Wow, ale rzuca, ale... Ale to jest Murcielago, moi drodzy, na pewno 4 koła. Wspaniałe osiągi. Jakie to już są bryki, to już nie są przelewki. Tutaj się naprawdę będzie fajnie śmigać. Ja wiedziałem, że jak przekroczymy ten most, to będą prawdziwe zajebiaszcze fury. I o to chodzi. Wow! To nie jest samochód do driftu, ale jak widzicie, driftuje się nim świetnie, nie? Znaczy no... Ja wiem, czy tak... Tylno napędowcami lepiej się trochę driftuje, ale dobra. Ale tym i tak nie jest źle, nie? Skok! Nie widziałem na ścianach, dzięki Bogu, że tu była, dobra. Teraz musimy kogoś tu zniszczyć, bo mi trochę nie poszedł ten wyskok. Uwaga! Boom! Czy to było Gallardo? Gallardo LP560. Ach, ale mnie ominął. Ojej, przepraszam. Policja! No dlaczego tylko mnie łapią? Dlaczego? Korwety policyjne. Ach. A nie wiem, czemu wszyscy w tych grach wyścigowych uparli się, że to korwety mają być akurat policyjne. Wiecie, macie jakieś, nie wiem, sensowne wytłumaczenie tego? Dlaczego akurat korwety mają być policyjne? Dlaczego nie Astony Martiny, ha? My hair is ruined.
Aj, coś mi słabo idzie tym LP. To jest LP 640. Jak wiemy, to nie jest podstawowa wersja, ta pierwsza Murcielago. Pierwsza wersja Murcielago to było LP 500, chyba 70. A to jest Murcielago LP 640 i zresztą najczęściej produkowane Murcielago w historii. No w ogóle Murcielago, tak? Najczęściej. To jest najbardziej popularny model. 640 koni mechanicznych, bo zawsze po LP są te konie mechaniczne, nie? Mamy 15 bramek już, 15 bramek za mną. Jest jeszcze 15, bo tu mamy 30 w sumie. Więc jeszcze trochę się pościgam bez stresu. Spróbuję trochę mniej driftować, bo trochę widzę, że tutaj jest problem z opanowaniem tego samochodu na driftach. O! Ja pierdzielę. Dobra, trzeba sobie trochę pomóc. Tam mija czas pościgu. O tak, co tu mamy? Challenger, co ja gadam, jaki Chevrolet. To był Dodge Challenger. Dobra, teraz spróbujemy tu ich rozwalić jakoś. Będzie ciężko, bo oni są trochę daleko. Uwaga. God damn it. Ale ciężko się tym Murcielago jeździ, naprawdę. Ja myślałem, że będzie fajniej. Wow! I teraz możemy gnać. Dobra, przede mną jest tylko podszawka. Czy to jest wersja GT2? Wow! To jest chyba GT2, wiecie? 997. Ej, co on tak przyspiesza? 25, jeszcze 5 bramek. Dobra, muszę go wyprzedzić. Au, 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 ale mnie... O nie, o nie! Tak nie będziemy się bawić. Dobra, muszę ich wszystkich chyba rozwalić. Ale jak mi jest... On mnie tylko lekko dotknął i mnie tak zaczęło rzucać strasznie. Nie rozumiem tego. Bum! Bum! Dobra, jestem zaraz za tym gościem. Ale jest tu niebezpiecznie blisko końca. Zaraz koniec wyścigu, wiem o tym. Tu już meta jest? Oh my gosh. Dobra, biorę Range Rovera. I to jest ostatnie podejście, moi drodzy. Uwaga! Oh man! Nie! God damn it. I tried. I mean, second and losing the cops. Shh, baby. You did good. Real good. Powtarzam. Nie mogę wygrać. Dobra, teraz bez żadnych pomagaczy. Muszę zwyciężyć z nimi. Ale ten wyścig jest naprawdę trudny, kurde. Mogłem przestać się z nimi bawić na początku i po prostu od razu ich rozwalać, ale teraz miarka się przebrała. Pokażę moje prawdziwe wyścigowe ja. Ludzkowe ja. Ojej. Żadnych przepychanek. Żadnych driftów. Spokojny, a czy pewny przejazd. Dobra. Trudno ten samochód opanować na drifcie, ale jak już się opanuje, to przyspieszenie jest całkiem dobre. Aj! Poza tym jak ten samochód wygląda, to jest najlepsze, co nie? Wygląd tego samochodu miażdży wszystkie te pierdziawki, porszawki na pysk. Okej. No i znowu te gliny. Dobra, wiem! Ja tu wyścig prowadzę, nie obchodzą mnie gliniarze. God damn it. This is how you treat a girl? Closing. Okej. Ale tu jest ciasno, zobaczcie ile tego ruchu ulicznego jest, prawda? To jest katastrofa, naprawdę trzeba tutaj uważać. Każde tam zderzenie sprawia, że ten samochód zaczyna się jakoś dziwnie obracać. Jest cholernie niestabilny. Ale ja też w sumie więcej powinienem patrzeć na mapkę, jakie tu są zakręty, bo z tego co widzę, to teraz bardzo
sporo jest takich ostrych nawrotów nawet, o, na przykład tutaj się rozwalałem, trzeba trochę zwolnić i jest to w miarę okej. Ale oni coś nie zwalniają, oni zapieprzają ładnie. Dobra, zrobimy mały skok. Oh yeah! Jak on mnie wyprzedził! Cholera jasna. I czołówka, no tak, to było oczywiste. Dobra, który jestem w ogóle? Czwarty, fajnie. Okej, ale ja się nie poddam, nie poddam się. Za moich przeciwników. Czemu tylko mnie ta policja goni? Ja tego nie rozumiem, nie? Ile jadę? 334 widziałem tam na liczniku. Czytacie to co? Jesus. Oh man. Dobra. Gonią. Ej, zobaczcie jak mnie doganiają, jak mnie sztucznie doganiają, prawda? To nie powinno tak być. Oni na pewno dużo wolniej jadą niż to tak wygląda. Dobra, tu już jest 24 bramka. Yeah, well, when you've raced as much as I have, it's pretty much in the bag. No idea you were so experienced. Au, au, au. Dobra. 28 i już przedostatnia bramka zaraz będzie. Przedostatnia i ostatnia. Widzicie? Odrobina skupienia, nie? Fajny ten mur. 5 seconds to savor the win and then kiss me like you've never kissed anyone before. Okej. Teraz tak. Tutaj mamy jakieś policyjne coś, ale czemu ja nie mam. Ej, czemu ja nie mam tego obszaru jakby. Aha, tutaj jest. Aha, jest ten warsztat. Właśnie jego potrzebowałem. Tutaj możemy go kupić. Tu będą nowe bryki. Co odblokuje? Umożliwiają odblokowanie aut i wyzwań. Ale jakich aut? Lamborghini Murcielago 670 Super Veloce. I 6 innych. Ale jakich? Co, nie mogę tego kupić? Ile tego kosztuje? 100 tysięcy, a mam 56 tysięcy. Trochę za mało, nie? Dobra, to tutaj mamy taki wyścig fajny. Rów jakiś, wow. Jedziemy. 35 tysięcy dostanę. A czym będę jechał w ogóle? Chyba korwetą, tak? Bo kupiłem ją sobie przed chwilą właściwie. No, korwetta jest. Aha, rów, to chyba wiem co to jest. To jest coś jak Porsche Cayman. Ten model to jest jak Porsche Cayman, wiecie? Wow. Kurde, jak mieli tego kapcia, co nie? Aha, to jest wyścig grupowy, dobra. Na razie podgonimy. Kurczę, zobaczcie jaki ruch uliczny. To jest niesamowite w tej grze, co nie? Chyba, że to nie jest ten Cayman. Ciężko mi odgadnąć, bo ja, szczerze mówiąc, nie znam się na modelach tych rufów. Ile tu mamy tych bramek do ogarnięcia? 19. Dobra, trzeba sobie trochę tu pomóc, bo wyścig grupowy polega na czymś zupełnie innym niż ściganie się. Ale fajny Jaguar. Co się stało? O cholera, prawie rozwaliłem swój wóz. Niedobrze. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Pięknie! Okej, fantastycznie. Które miejsce mamy? Pierwsze i drugie, bardzo dobrze. Załadnik, załadnik. A kurde, ten samochód mam strasznie rozwalony już. Bo ja w niego... O, fuck! Tu jest jakiś problem, dobra. To trzeba to inaczej załatwić. Tylko żebym znowu nie zderzył korwety, bo będzie katastrofa. Tu mamy taksówkę. O, skubany. Powiedziałbym jak u szwagra, ale nie chcę przeklinać. Dobra. 8 punktów, już zostało mniej jak więcej. Tak? Nie. Tak. Nie. No tak. No nie. No rzeczywiście nie. O nie, prawie rozwalimy samochód. Dobra, drugiego sobie rozwalimy. Prawie rozwalony. I tutaj rufa mamy. Ach!
Ach, niedobrze. Ej, trudny ten wyścig, coraz trudniejsi ci zawodnicy są, naprawdę. Uwaga. God damn it, wderzył się o mnie, no. Nie czujecie to? Jak on mógł się o mnie zderzyć? Dobra, wiecie co, inaczej to załatwimy. Ja to widzę, że tu trzeba inaczej trochę grać. Okej. To było dobre. Tu mamy most. Na moście możemy ich wszystkich rozwalić. W ogóle ten most jest właśnie po to stworzony. Najdłuższa chyba prosta w tej grze. No chodź, chodź, chodź. I cel? Ale on jest szybki, strasznie dobrze skręca. Bolało, co? Co tu mamy? I... BOOM! Okej. Wiecie co, zrobimy tak. Jednego rozwalę całkowicie, a drugiego po prostu sobie wyprzedzimy normalnie, nie? Żeby było fajnie. Jeden załatwiony, dobra. Wow, a ten co? Gdzie ten jest? Czemu on tutaj jest dopiero? No fajnie. No to trzeba grzać i to ładnie. Ale zbliżam się do nich szybko, więc... Ile to korweta wyciągnie? 321. To niedobrze. Już na maksa. Ej, co jest z licznikiem? Aha, jest poza tym, poza skalą. Zobaczcie, na prędkościomierz. Obroty mam ile? 6500. Ale zbliżam się do tych moich przeciwników, więc dobrze. Spróbujemy sobie klasycznie tutaj wygrać. Szybka ta korweta jest, nie? Przydałby się jeszcze jakiś tuning, ale... Nie, 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 nie! Jedź mi stąd babka w tym Jaguarku! Dobra, lepsza jest ta kamera do jazdy. Szybko, Lucek, nie ma czasu. Tu jest zjazd z autostrady, muszę o tym pamiętać. Oh shit. 700 metrów przede mną jest. Okej. Już gdzieś skręcił. Ale on szybko jedzie, ja dziękuję. Już tutaj zakręcił. Ile jeszcze zostało tych... What the hell? God damn it, coś tu nie gra. No jasne, ten nie zaliczył jeszcze pierwszej bramki do jasnej cholery. Co jest z tą grą? Zobaczcie, pierwszej bramki nie zaliczył jakimś cudem. The hell? Ej, ale to chyba nie to, tak? Rozpocznij od nowa. Mam nadzieję, że to wyzwanie. Wyślij aktualnie, nie wiem. Wolę nie ryzykować, nie chcę całej gry Dobra, zaryzykuję, trudno. Niezapisane postępy zostaną utracone. Ale to chyba o to chodzi, tak? No, chyba nie jest nowa gra. Nie, na szczęście nie, dobra. Aż się cały zgrzałem, ale dobra. No nie, ale jak on mógł nie zaliczyć tej bramki, no? To jakaś masakra jest. I cały ten wyścig jechałem na darmo sobie. Dobra, jest już w miarę ustawiony. Goddammit. Mek. Teraz tylko wcelować dobrze. Ej, ale wy się tu nie pchajcie! I znowu korweta rozwalona prawie do końca, no super! Jeszcze mnie ten stuknął. Zajebiście. Nie, nie, tak to nie będzie. Ja muszę ich tu rozwalić. I zaraz korweta pewnie, korwetę szlak trafi na bank. Dobra, mało brakowałbym korwetę już rozwalił, super. Jeszcze tylko tego ostatniego gnojka rozwalę i koniec. No i wyścig wygrany. No inaczej się nie dało, kurde. Jakieś bugi cholerne. Nie przejechał przez bramkę. Trzymajcie mnie, bo nie wytrzymam normalnie. Odblokowałem. No, to tak jak mówiłem, to jest ten rów podobny do... do Kaimana.
Ile dostałem tej gotówki? Sporo, więc już mogę sobie garaż kupić. Mówiliście, że ten ostatni garaż daje możliwość kupienia Paganizondy, tak? Odblokowuje Paganizondę, zobaczmy. Jest tu Pagani jakaś? Pontiac? Pagani jeszcze nie ma. Oldsmobile, McLaren, Nissan. Nissana Drifta już ma, Maserati nie ma. No nie widzę tutaj. Wow, ale jest super, super velocze, super. Super, że super. Dobra, to zróbmy sobie jeszcze jedną misję główną. Myk, ale pojazdy... Wyzwania, co to... O! No to ciekawe. Kupione, kupione. Najlepszy czas, tego nie robiłem. Mandat za nadmierną prędkość. Albo zróbmy sobie kilka takich wyzwań, co wy na to? Myk, rozpocznij nad... Okej. Okay. Zrobimy sobie jedno takie wyzwanie, zobaczymy jak to będzie wyglądać w zasadzie. Nie robiłem ich chyba wcześniej, więc to może być ciekawe. Okej. Ule. Będę jechał pod prąd, może jakoś to wypalić, nie wiem. Ciekawe jaki samochód odblokuje, czy Kobrę, czy co? No już było 50 tam widziałem, 150 w sensie. No już tak szaleję, że bardziej się chyba nie da. Muszę szaleć przez chyba minutę po prostu, minutę 30, tak? Żeby zaliczyło mi to wyzwanie. No już bardziej szaleć się chyba tu nie da w tej grze. Dobra, pod prąd. Okej, okay. Ile mam tych? No, coś to daje, ale... Już koniec powinien być, no. No i co? No i co? No co ja mam zrobić z tym ciśnieniem? No i co, jadę sobie dalej. Cel osiągnięty czy nie osiągnięty, do cholery? Pieprze, stoję w miejscu. I don't get it. Dobra, zaliczyłem zadanie. Dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną przez ten odcinek Drivera San Francisco. Trzymajcie się i na razie. Do zobaczenia, pa pa.